W tym wideo zamienimy ułamek 0,8 na setne, czyli zapiszemy go jako coś, oznaczmy coś, gwiazdką setnych. I pytanie brzmi, co to jest ta gwiazdka? Jaka to liczba? 0,8 równa się ile setnych? Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i przemyślenia sprawy samodzielnie. Żeby nam było łatwiej zastanawiać się nad tym zadaniem, przygotowałem dwa rysunki, żebyśmy widzieli, jak wyglądają dziesiąte części całości. Tutaj mamy tę samą całość, ale zamiast podzielić ją na dziesiąte części, podzieliliśmy je na setne części na 100 równych kawałków. Zastanówmy się, ile tych setnych równych części oznacza to samo, co 8 z dziesięciu równych części. Pomyślmy, jeszcze raz. Tutaj mamy 10 równych części. Niebieskim kolorem zaznaczyliśmy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 z nich. Ten rysunek przedstawia 8 dziesiątych. Razem 10 równych części. Zakolorowane z nich jest 8. W jaki sposób możemy zrobić to samo, ale posługując się obrazkiem z podziałem na setne? Mamy tutaj tę samą całość. I jeżeli chcemy zaznaczyć taką samą jej część. To odpowiednikiem jednej dziesiątej będzie 10 setnych. To jest 10 setnych, teraz druga, dziesiąta część. Za każdym razem, kiedy zaznaczam dziesiątą część, można powiedzieć, że zaznaczam 10 setnych. Zapiszmy to, bo jest to ciekawe zjawisko. Jedna dziesiąta równa się 10 setnych. Za każdym razem, kiedy zaznaczam jedną dziesiątą, to jest jedna dziesiąta, to na tym obrazku. Taki sam pasek oznacza 10 setnych. Zaznaczyłem 10 ze 100 równych części, na które podzielony jest duży kwadrat. Czyli, jeżeli będę chciał zaznaczyć 80., to będzie to 8 razy 10 setnych, albo inaczej mówiąc, 80 setnych. Zobaczmy, jak to zadziała. Zaznaczyliśmy już 10 setnych, 20 setnych, tutaj będzie 30 setnych, 40 setnych, 50 setnych. 60 setnych, 70 setnych i 80 setnych. Zauważcie, że zaznaczyłem na niebiesko taki sam obszar na obydwu takich samych całościach. Ile zaznaczyłem równych kwadracików tutaj? Tutaj zaznaczyłem 80 ze wszystkich 100 kwadratów, a tutaj zaznaczyłem 8 z 10 równych prostokątów. Obydwa te niebieskie obszary to taka sama powierzchnia, taka sama część całości wynika z tego, że 0,8 to to samo co 80 setnych. To dokładnie to samo. Różnica jest tylko taka, że na prawym obrazku wszystko jest podzielone na 10 razy więcej części. Można to też zwyczajnie obliczyć, nie posługując się geometrią. Jeżeli podzielimy całość na 10 razy więcej części, czyli jeżeli pomnożymy mianownik razy 10, żeby przejść z dziesiątek do setek, to każda z części tutaj będzie reprezentowała 10 razy więcej części tutaj, czyli ósemka będzie reprezentowała 10 razy więcej części ze 100, 8 razy 10 równa się 80. 10 razy 10 równa się 100. 80 to to samo co 80 setnych. Uogólniając, jeżeli chcemy zamienić postać ułamka, oczywiście bez zmiany jego wartości, chcemy, żeby te ułamki były równoważne. To jeżeli mnożymy jego licznik i mianownik razy tę samą liczbę, to nie zmieniamy wartości ułamka, a zmieniamy jedynie jego postać. Działa to również, jeżeli podzielimy licznik i mianownik przez tę samą liczbę. Wtedy również nie zmieniamy wartości ułamka, będzie to ciągle ta sama liczba, a zmieniamy jedynie jego postać. W naszym przypadku pomnożyliśmy licznik i mianownik razy 10, a na tych obrazkach widać, dlaczego tak właśnie zrobiliśmy.